We wszechświecie istnieje wiele dziwnych zjawisk i tajemniczych miejsc. NASA znalazła miejsce we wszechświecie, w którym nic nie istnieje. Brzmi to szalenie, ponieważ nic tak naprawdę nie istnieje. Te miejsca są tak puste, że aż przerażające. Pojawia się wiele pytań, na przykład dlaczego materia zniknęła w tych miejscach, albo dlaczego te miejsca były w stanie urosnąć do tak niezwykłych rozmiarów. Przez ponad 30 lat naukowcy zastanawiali się, co tak naprawdę dzieje się w tych tajemniczych miejscach, a teraz po raz pierwszy naukowcy znaleźli zupełnie nową odpowiedź na to pytanie. I ona jest zarówno fascynująca, jak i przerażająca. W głębi kosmosu naukowcy odkryli ogromne gwiezdne pustynie. Tam, gdzie w przeciwnym razie świeciłoby światło milionów galaktyk i niezliczonych gwiazd, jest tylko ciemność i pustka. Te tajemnicze anomalie czasoprzestrzenne nie tylko wyróżniają się w dziwny sposób od reszty kosmicznego środowiska, ale także wydają się wykraczać poza znane prawa fizyki i prawdopodobnie reprezentują zupełnie nowe zjawisko. Ze względu na widoczny brak materii, te kosmiczne pustynie o gigantycznych rozmiarach zaprzeczają zwykłym przewidywaniom równań względności Einsteina i rodzą pytania o jednolite struktury kosmosu. Przede wszystkim rozmiar tych pól, w których wydaje się, że nic nie ma, jest sprzeczny z ogólnymi zasadami kosmologii. Ale rozmiar nie tylko łamie nasze fizyczne zasady, ale także szybko popycha wyobraźnię do granic możliwości. Te możliwe dziury w strukturze czasoprzestrzeni mają gigantyczną skalę. Rozciągają się na miliony lat świetlnych, co jest wymiarem porównywalnym z największymi znanymi skupiskami galaktyk. Dla porównania, pojedynczy promień światła pokonujący prawie 300 tysięcy kilometrów w ciągu jednej sekundy potrzebowałby tysięcy lat, aby przekroczyć jedno z tych ogromnych pustych pól. Regiony te są tak rozległe, że mogą przewyższać skalą niektóre z największych struktur w znanym wszechświecie, takie jak gromada galaktyk Virgo czy nawet supergromada Laniakea. Reprezentują one tajemniczą nieobecność, ponieważ wyobraźmy sobie gromady galaktyk, takie jak Panna, zawierające kilka milionów galaktyk, w czasie gdy w zbiorach upiornej nicości nie można znaleźć prawie żadnej materii. Przerażające jest jednak to, że obszary te nie są całkowicie puste. Naukowcy znaleźli pojedyncze galaktyki, które istnieją jak samotne i opuszczone plamy światła pośrodku niekończącej się pustyni i pustkowia. Istnienie tych galaktyk sprawia, że miejsca bez niczego we wszechświecie są jeszcze bardziej przerażające. Stoimy w obliczu kosmologicznej zagadki, która może radykalnie zmienić naukę i nasz pogląd na znany wszechświat. Co powoduje te ogromne puste obszary w strukturze przestrzeni? Czy są one produktem naturalnych procesów kosmologicznych, czy też mogą wskazywać na zjawiska, których jeszcze w pełni nie rozumiemy? Duży, większy, pustka. Struktury, które wywołują u naukowców taki niepokój, to gigantyczne kosmiczne pustki, puste przestrzenie o tak epickich proporcjach, że nie mogą się tam znaleźć przypadkowo. Muszą mieć specjalną funkcję lub są konsekwencją niezwykle brutalnych procesów zachodzących w kosmosie. Gigantyczne, puste przestrzenie między galaktykami i gromadami galaktyk są jednymi z najbardziej zagadkowych zjawisk w obecnie znanym wszechświecie. Nawet czarne dziury są lepiej zbadane niż puste przestrzenie. Szczególnie niezwykłym przypadkiem takich struktur jest pustka, którą NASA opisała jako gigantyczną pustkę mierzącą miliony lat świetlnych i niemal całkowicie pozbawioną widocznej materii. Pustka ta została po raz pierwszy zobaczona w 1981 roku przez astronoma Roberta Kirschnera i jest jedną z największych znanych pustek. Ta tajemnicza pustka rozciąga się na około 330 milionów lat świetlnych. Kirschner i jego zespół nazwali wówczas swoje odkrycie wielkim nic. Astronomowie myśleli, że natknęli się na wyjątkową anomalię, nie wiedzieli jednak, że ta pustka nie była jedyna. Obecnie znanych jest wiele takich pustek, a niektóre z nich są nawet bardziej gigantyczne niż pustka Bootsa, takie jak pustka Eridanus, która rozciąga się na ponad 500 milionów lat świetlnych, czy północna pustka lokalna, która również osiąga imponujące rozmiary. W sumie istnieją tysiące takich pustek, które razem stanowią znaczną część wszechświata. Czy ciemna materia i ciemna energia tworzą pustki? Kiedy mówimy o pustce, ciemności i nicości we wszechświecie, automatycznie nasuwają się terminy czarna dziura, ciemna materia lub ciemna energia. To fascynujące pytanie, czy i w jakim stopniu zjawiska te są ze sobą powiązane.
W rzeczywistości niektóre teorie sugerują, że rozmiar i rozkład pustek może dać nam głęboki wgląd w naturę ciemnej energii. Uważa się, że ciemna energia jest odpowiedzialna za przyspieszoną ekspansję wszechświata, ale może być również w tajemniczy sposób zaangażowana w tworzenie tych pustek. Z fizyki cząstek elementarnych wiemy, że tam, gdzie nie ma widocznej materii, niekoniecznie musi być nic. Prawdopodobnie istnieją niewidzialne formy materii, których nie możemy zobaczyć po prostu dlatego, że nie emitują światła. W regionach takich jak pustka, nieznane formy ciemnej materii mogą być bardziej obecne niż w innych obszarach wszechświata. Już tylko z tego powodu struktury te są bardzo poszukiwanymi obiektami badań. Aby uczynić wymiary pustek bardziej namacalnymi, wyobrażamy sobie znany wszechświat jako boisko do piłki nożnej. Galaktyki i gromady galaktyk reprezentowałyby małe plamy i skupiska na tym boisku, w czasie gdy pustki zajmowałyby większość obszaru. Gromady galaktyk i supergromady stanowią prawdopodobnie tylko około 10-20% masy wszechświata, w czasie gdy puste przestrzenie i przestrzenie pomiędzy nimi stanowią resztę. To przypomina nam, że naukowcy twierdzą, że wszechświat składa się w około 85% z ciemnej materii. Czy więc te puste przestrzenie i ich rozmieszczenie są czymś w rodzaju luster pokazujących rozkład materii we wszechświecie na dużą skalę? I czy puste przestrzenie mogą pomóc nam zrozumieć efekty takie jak grawitacja i ciemna energia? Pustki pozwalają astronomom badać efekty grawitacji w środowisku wolnym od bezpośredniej obecności dużych ilości widocznej materii. Jednak efekty grawitacyjne w pustkach i wokół nich ujawniają się nam jedynie poprzez ruchy widocznej materii, czyli kilku galaktyk znajdujących się w tych pustkach, a dalsze efekty grawitacyjne stają się widoczne, gdy badamy światło obiektów znajdujących się za pustkami. Niezależnie od tego, jak duża jest pustka, w pewnym momencie dochodzi ona do przestrzennego końca. Jeżeli za pustką znajdują się galaktyki, ich światło przenika przez pustkę do nas. Takie obserwacje mogą dostarczyć informacji o tym, jak siły grawitacyjne działają na dużych odległościach i przy niewielkiej ilości widocznej materii, co z kolei pozwala wyciągnąć wnioski na temat rozmieszczenia i właściwości ciemnej materii w pustce. Pustki są również idealne do badania ich kształtu, a tym samym tempa ekspansji tych ogromnych, pustych przestrzeni, co z kolei pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat ciemnej energii. W tym celu naukowcy bardzo szczegółowo badają geometrię i dynamikę pustek. Wszechświat z tylko jedną galaktyką? Wyobraźmy sobie, że nasza galaktyka znajduje się wewnątrz pustki w Łodzi. Następnie cofnijmy się do czasów, gdy astronomowie po raz pierwszy zdali sobie sprawę, że nasza Ziemia jest planetą wewnątrz galaktyki. To był astronom Edwin Hubble, który w latach 20. XX wieku po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że we wszechświecie jest więcej galaktyk. Hubble po raz pierwszy zobaczył mgławicę Andromedy i inne podobne obiekty już w 1923. Wkrótce potem Hubble'owi udało się udowodnić, że te mgławice były niezależnymi galaktykami poza naszą Drogą Mleczną. Odkrycie to było oczywiście fenomenalne i można sobie wyobrazić, jak zmieniło ono ówczesne rozumienie kosmologii. Od tego czasu wszechświat stawał się coraz większy. Dziś znamy około 2 bilionów galaktyk i obserwujemy je w odległości ponad 45 miliardów lat świetlnych we wszystkich kierunkach za pomocą wysokowydajnych teleskopów. Gdyby Hubble żył w galaktyce w pustce, nie byłby w stanie odkryć innej galaktyki za swojego życia. Widziałby tylko czerń i mógłby pomyśleć, że wszechświat poza zbiorem gwiazd jest rozległą nicością. Dopiero w latach 60. XX wieku nasza technologia była tak dobra, że mogliśmy widzieć tak daleko, jak naukowiec w pustce musiałby widzieć, aby dostrzec pierwszą galaktykę poza swoją własną. Fikcyjny naukowiec znajdujący się w pustce mógłby ze swojego punktu widzenia sądzić, że wszechświat jest bardzo słabo zaludniony. W latach 80. mógłby natknąć się na pierwszą gromadę galaktyk i byłby zaskoczony, publikując w czasopiśmie naukowym, że we wszechświecie istnieją tajemnicze gromady galaktyk, dla których nauka tego fikcyjnego świata nie ma wyjaśnienia. Dla nas obraz jest dokładnie odwrotny. My, ludzie, zaczęliśmy od badania naszego własnego świata, który przez długi czas był dla nas centrum kosmosu. Następnie obserwowaliśmy Słońce i inne planety. W końcu zdaliśmy sobie sprawę, że wszystkie gwiazdy są innymi słońcami i że mogą tam być również planety. Nasza nauka rozwijała się liniowo z naszego punktu widzenia, a nowe, początkowo niewytłumaczalne odkrycia dostarczyły nowych wskazówek na temat tego, jak naprawdę wygląda świat i wszechświat. Pustki pokazują nam, że nasze spojrzenie na wszechświat jest nadal bardzo jednostronne i to, co uważamy za normalne, może być wyjątkiem gdzie indziej.
Brutalne zderzenia wszechświatów? Brzmi to szalenie, ale istnieją pewne dowody sugerujące, że pustki nie istniały od początku naszego wszechświata, ale powstały później w wyniku zderzeń tak gwałtownych, że sama idea działających tam sił stanowi wyzwanie dla naszych umysłów. Obliczenia niektórych miejsc w pustce wykazały, że teoretycznie dwa wszechświaty mogły zderzyć się w tych punktach. Oznaczałoby to, że puste przestrzenie powstają tam, gdzie zderzają się równoległe światy. Kiedy łączą się dwie czarne dziury, działają już ogromne siły, podobnie jak w przypadku eksplozji gwiazd lub łączenia się galaktyk. Ale czy można sobie wyobrazić siły, które są uwalniane, gdy zderzają się całe wszechświaty? Teoria ta nie zyskała jeszcze uznania, na jakie być może zasługuje, ponieważ wielu konserwatywnym naukowcom nie podoba się idea kolejnych wszechświatów lub multiversum. Niemniej jednak puste przestrzenie mogą być tutaj pierwszymi ważnymi wskazówkami. Tradycyjni naukowcy wyjaśniają istnienie pustek grawitacyjnymi oddziaływaniami materii. Materia staje się niezwykle gęsta w niektórych regionach, a puste strefy powstają gdzie indziej. W niektórych znanych pustkach odkryto niezwykłe struktury przypominające geometryczne cylindry. Obszary te wskazują, że nawet w obszarach, które na pierwszy rzut oka wydają się być wolne od jakiejkolwiek materii, w pewnych okolicznościach mogą istnieć struktury i porządki. Te cylindryczne strefy w pustkach są zwykle interpretowane jako wynik fuzji mniejszych pustek. Duże puste przestrzenie mogły zatem powstać w ciągu miliardów lat z wielu małych pustych przestrzeni. To jednak nadal nie wyjaśnia tajemnicy, czym tak naprawdę są puste przestrzenie i dlaczego nie ma w nich prawie żadnej materii. Subskrybuj kanał już teraz i nigdy nie przegap nowych filmów.